Halo, halo, witam serdecznie. Chyba 26 już odcinek serii Silent Hill 2 wersji Remake. No i po raz kolejny przejdziemy na eksplorację więzienia Toluca tak zwanego. I tym razem zobaczę toalety, prysznice, przebieralnie. Chyba mam dostęp do takich oto nowych lokacji za pośrednictwem nowego przejścia tędy. Więc spróbujmy. Tak, chyba dobrze się przedostaję już. W sumie poza mapę po części wyszedłem. Przeczytaj. On tu idzie, wiemy to. Kraty, ściany nie powstrzymają go. Wejdzie tu, wejdzie tu. Jeszcze mam czas. Uda mi się, już prawie. Ale on jest blisko, czuję to. Idzie tu, żeby to zakończyć. Obróć. Niech przyjdzie. Wiadomość paranoika. O, to coś czuję, że może być jakaś walka z bossem. O, w sumie przejdziemy na dosyć charakterystyczne lokacje w postaci toalet. No, miejsce dosyć charakterystyczne. Muszę przyznać, że kiedyś je widziałem nawet. Na jakichś super starych gameplayach, jeszcze z oryginału. Właśnie w oryginał nie grałem, muszę przyznać, ale kiedyś jakieś rzeczywiście widziałem. Gameplaya, powiedzmy. No, witam. Jeszcze na mnie wskoczył. W każdej toalecie może być jakiś przeciwnik. Ja tu od razu wchodząc, to już będę z rurki atakował. Nie, nie chcę tego. O, jeszcze jakaś dodatkowa amunicja. Nie, tym razem... leczenie. Ej, patrzcie na to, tym razem na staję już włączyłem elektryczność. Zazwyczaj nie ma aż tak prosto. Wcześniej było to... na określony czas. No to w sumie... fajna sprawa. Jeszcze coś więcej mamy? Jakiś szlafrok? Co jest? Jakiś napis. Ale nie mogę zobaczyć. Nie uratują cię? No to jakieś porachunki między więźniami. Był podobno jakiś straszny więzień 144, chyba tak się nazywał. Nawet były informacje, że inni więźniowie się go bali, że kraty go nie powstrzymają. Były takie informacje w poprzednim materiale. Czyli przechodzimy do prysznic, pryszniców, a jeszcze mamy przebieralnię. Coś będzie w przebieralni. A myślę, że będzie safe room. A nie ma aż tak prosto. Jeszcze amunicja do sztucera. Lekarstwo. Nie, to coś czuję, że będzie walka z bossem. Raczej nie ma innej opcji. Tak charakterystyczne miejsce. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Nikt mnie nie słuchał. Obróć. On tu jest! On tu jest. Kto to może być? To jest boss. Nawet siostry jakoś przebywały w takim miejscu. No patrzcie, jak charakterystyczna jest cała lokacja. No dobra, shotgun może być. Jeszcze nie wszyscy. Bo ta sama pani przetrwała jeden strzał, nie wiem. Nie, to ewidentnie będą takie walki epickie, że nie wiem. Patrzcie, ilu wrogów. Obstawiam, że niektórzy będą jeszcze wstawali później. Że to jest wielka pułapka.
Nawet nie mogę ich dobić. Co jest? Zazwyczaj jest opcja, żeby się upewnić. Nie, coś ich jeszcze rozjuszę. Tylko co? Co jest? Nagle coś się zmieniło? Jakieś dziwne audio z czasami? Patrzcie, jaka lokacja. Zostawię sobie ją na zakończenie. Najpierw weźmy wszelkie ammo albo inne bonusy. A coś jeszcze mamy, dobra. No, 25 leczeń, niezły wynik, ale coś czuję, że trzeba będzie sporo wykorzystać niebawem. Jeszcze nie chcę tu przychodzić. Gdzieś była dziura poza tym. Zaraz, jak ja to widziałem? Coś mi tu nie pasuje. Będę. Nie, to jest po nic. To jest jakiś skrót, który się może później przydać w walce. Dobra, zobaczmy główną historię. No witam. Nie ma się czego bać, come on, koleś. Wkładaj rękę. Chyba nie trafiłem nawet. No jeden strzał z pistoletu? O kurde! Dobra, trzech sióstr to się nie spodziewałem, mówiąc szczerze. Postaram się ich wykiwać. Kolej, spadaj na bambus. A tyle? Mogę już przejść dołem? Nie, chyba wszystko zobaczyliśmy. Ta sprawa została odhaczona, całe szczęście. A myślę, że będzie walka z bossem, a okazało się, że było, nie wiem, 20 przeciwników jednocześnie. Dobra, w ramach pewności warto się zapisać. Niech będzie, jakieś tam postępy zrobiliśmy, a myślę, że dało radę to jednak zawalić. No dobra, w takim razie pora wracać chyba? A jeszcze mi jedna rzecz minęła. Kolejne lekarstwo. O, proszę bardzo. O, to bym jednak zawalił.
Tak, czyli pora wracać do odważników. No to w sumie raczej dosyć proste przejście, chociaż zawsze mogą się nowi przeciwnicy zrespić. Ile ja w ogóle mam strzałów, naprawdę? O, do shotguna. Dobra, gdzie jestem? Już zapomniałem. A, tędy. Jeszcze nowi wrogowie. Trochę chybiłem pierwszy strzał. Dobra, może być. I po raz kolejny zagadka z odważnikami. Wszystko w jedną stronę, zobaczmy. Nie, nie ma opcji. Na dół? Jakoś inaczej trzeba to wykorzystać. Z pewnością ten nowy będzie do wykorzystania. Jestem super blisko. O, ten przełożę. Tu? Kurde, jak jestem naprawdę blisko rozwiązania. A może nie da rady jeszcze? Która mi jeszcze głową minęła? O. Dobra, tym razem dzika odblokowałem. Bez oki dzik. Mam jeszcze bez skrzydły gołąb, ale... To raczej będzie dopiero sprawa na później. Ja to już w sumie całkiem długo rozgrywam, 14 godzin przynajmniej. Widziałem jakieś informacje na necie, że niektórym się udało w 10 godzin wygrać, czy tam nawet, nie wiem, 12 powiedzmy. No to całkiem prędko, niektórzy 20 chyba maksymalnie. A co się dzieje? Nie wiem, czy mnie przypadkiem koleś tam nie zajdzie z pleców, mam nadzieję, że nie. Że się zablokuje na wrotach. Ktoś tu jest. Którędy? Tam się czai. Dobra, teraz chyba mogę spokojnie przeczytać. Niedziela, obchód poranny, incydent z ambulatorium, D-183 rzucił się na personel medyczny. Próbował ukraść leki, sytuacja opanowana. Południe, zamknięcie więźniów. Wśród więźniów szerzą się plotki o chorobie. Sprawa ogłoszona do administracji. Obchód popołudniowy, E-130 dostał napadu kaszlu. Został zaprowadzony do personelu medycznego. Wieczór, zamknięcie więźniów. Nawet jakiś kaszel ktoś monitorował. Dobra, gdzie się znajduje? Pokój widzeń, ambulatorium. Zobaczmy na początek magazyn, co ja dobrze patrzę? Tak, magazyn. Może będą jakieś cenne surowce. Na przykład w postaci amunicji. Kto wie?
Już nic nie ma, wydawało mi się, że mogę ścianę zdewastować. Nic. Czyli przez drzwi. Dobra, na co mi ten cały magazyn? Mamy jakieś wartościowe materiały? No rzeczywiście, dobra. Mam do pistoletu. Jeszcze sobie skrót odblokujemy. Jeszcze znajdźka, stary jest gotowy na wszystko. Ciekawy jaki stary. Stary więzień, może chodzi o jakiegoś rodzica, kto wie. Dobra, zobaczmy pokój widzeń. O, ciekawa sprawa. Raczej wszystko powinno być mniej więcej odgrodzone. Zablokowane. Może potem zobaczymy. Jest gdzieś stwór. Którędy? Gdzieś się chowa. Nad nami? Kurde, jak mi czmychnął. Czyli wybili jedno okno, się okazuje. Raczej powinno być pancerne. Już jestem bezpieczny, mogę wejść do Błocka. Jest jakieś zdjęcie? To są informacje? Obróć? Strażnicy traktują nas teraz jak trędowatych. Nie wiem dlaczego, ale trzymają się z dala. Ja tam nie narzekam. List więźnia. No tak, ponieważ jakaś choroba się zaczęła rozprzestrzeniać. A, to może być jakiś zwiastun nowych przeciwników, na przykład trujących. Znaczy w sumie już trujący byli od samego początku gry. To chyba nie jest żadna nowość. O, kraluchę, to jest pułapka. Jeszcze wykorzystywać ammo do kraluchów. Też gorszego pomysłu chyba być nie może. Nie, ten kraluch sobie żarty za mnie robi. To z pewnością jest jakaś pułapka i zaraz mi koleś wyskoczy. Tędy. Nie ma? Są jakieś stwory. Co jest? Dobra, ktoś dostał w plecy. Zaraz chyba powinien się tutaj pojawić. Nie ma? Dobra, zobaczmy toalet. Zablokowany z każdej strony. Jezu Chryste! Co jest? Kogoś w toalecie zostałem, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. Jakiś krzyk się odpalił i tyle. Ja się nie czuję bezpiecznie. Najpierw zobaczę toalety po raz kolejny. No dobra, gdzie tym razem jesteśmy? Więzienie to luka, toaleta. To mi dużo nie mówi. A mam nadzieję, że jakoś mnie nie sflankują. Tam jest siostra widoczna kątem oka. No, jakiś klucz jest potrzebny. Jasne. Ej kurde, słaba jest ta broń, naprawdę.
Cóż, to obrywałem więcej niż sądziłem. Słaba jest ta broń. Kurde, myślę, że większe będzie obrażenia zadawała. Na shotguna to na jeden hit. Zbierz to, co zasiałeś. Dodatkowe informacje. Zamknął się w środku, zabrał klucz. Jeden z dowódców nie ma zapasowego, ale gdzieś musi być. Wariował na punkcie tej całej choroby. Trzeba sprawdzić, czy pielęgniarka naczelna nie dostała klucza. Myśli, że tam na górze nic mu nie grozi. Doigra się. A, dobra, coś tam jeszcze bohater zanotował. O, jeszcze mamy ammo do shotguna. Tu się przyda. I dodatkowe informacje. Dotyczy sprawozdania z awaryjnego badania lekarskiego. Zawarte w sprawozdaniu wnioski są niewłaściwe. Więźniowie są chorzy. Należy powtarzać badania, dopóki choroba nie zostanie odpowiednio zdiagnozowana. W razie potrzeby zastosować metody bardziej inwazyjne. Musimy się dowiedzieć, jakie jest prawdziwe źródło tej przypadłości. Wszystko inne schodzi na dalszy plan. A może w tym miejscu się cała choroba wytworzyła? Może da radę to jakkolwiek jeszcze wytłumaczyć? Raczej w sumie wątpię. Dobra, gdzie się znajduje mapa? Co ja robię? Pokój socjalny. A główny korytarz? Tam jeszcze widziałem jakąś chyba inną pielęgniarkę. Wspomnienia. Zapalniczka, nie wiem, co tam jeszcze jest wyżej, jakiś klej rozrzucony, czy co to jest, śmietana. Jest też opcja, żeby się wyżej dostać, ale to jest w sumie nawet na mapie nie przedstawione. Wydaje mi się, że jeszcze jedna siostra będzie. A to w jakichś kolejnych pomieszczeniach. Nie, pokój socjalny chyba już sprawdziłem. Nie wiem, w miarę szczegółowo. Zobaczmy, jak tam pielęgniarki. Jakie telepie. Jeszcze i mało? Naprawdę? Mocne są pielęgniarki, kurde, coraz mocniejsze. Czyli je akurat mam na jakieś dwa strzały tym razem. Jeszcze coś interesującego na samej arenie, nie jestem pewien. Tędy. Może w jakichś kredensach, meblach coś by było, nie widzę. Ja spodziewałbym się, że zaraz klucz otrzymam. Na piętro wyżej. Ta rzeczywiście. Sprawozdanie z badania powtórnego wnioski. Żaden z badanych nie wykazuje objawów klinicznych ani oznak zagrażającej życiu choroby.
zaraźliwej czy też innej. Wykonano również zalecenie test wytrzymałościowe. Wyniki zostały przekazane bezpośrednio do naczelnika zgodnie z jego instrukcjami. Obróć. Po co to wszystko? Nie wiem. Ktoś się obawiał choroby. Dobra, czyli co, wracamy. Czasami boję się powrotów na poprzednie tereny, mówiąc szczerze. Może być to czasami trudniejsze niż się wydaje. Bo wtedy wrogowie się kolejni pojawiają. W sumie teren już mniej więcej znamy. Są jakieś nowości? Tak się można czuć pewnie, ale potem się okaże, że jednak nie ma tak łatwo. To już wielokrotnie były podobne zagrywki ze strony twórców. Dobra, mamy kolejną kondygnację. No i otwieramy. Gdzie ja tym razem jestem? A, dobra, wróciłem na jakiś poprzedni teren. Wyśmiejcie. Gdzie się znajduję? Jakaś kaplica czy jak? Wszędzie świeczki. Klimat bardziej gotycki. A, no rzeczywiście, jestem nad kaplicą. Jakieś dodatkowe piętro. A, to może być mało przyjemna sprawa, bo wcześniej jakieś dziwne dźwięki dochodziły z góry. Biuro naczelnika, okej. Okay. To jakaś ważna lokacja. Nie wiem, czy nie powinienem się pójść jakkolwiek zapisać, mówiąc szczerze, czy byłby jakiś safe room w okolicy. O, jest zapis, wyśmienicie. Wyśmienicie, tego potrzebowałem. Dobra, powiedzmy, że na samym dole. Tak jest. No to wydaje mi się, że po raz kolejny może być jakaś, nie wiem, walka z bossem, znaczy po raz kolejny. Do tej pory są to raczej dosyć rzadkie kwestie. Tylko dwie takie walki były. Ale po raz kolejny jakaś charakterystyczna lokacja. A nawet nie wiem, czy się tak dostanę. Nie, to wszystko jest zablokowane. Są jakieś tam dalsze tereny, ale... Nie, to bez sensu. Tam nic nie ma. Czyli to, co pokazuje niżej, to jakieś niższe piętra chyba. Okej. Okay. Chcę zobaczyć informacje najpierw, do obrady. A nie, bo myślę, że to dwie kropki. Nie wiem, od czego zacząć. Czy światło jednak włączyć najpierw? Dobra, to odpalimy. Zobaczymy. Wybierz. Dobra, chory został napisany 1000 razy. A ten jest naczelnik, rzeczywiście on zwariował. Okej, okay, mogę bez przerwy pisać. Tędy. Coś się zmieniło? Nie, mamy jakąś wskazówkę, która by się pokazała? Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, o co w ogóle chodzi.
No jakiś odważnik powinien się nagle pojawić w jakiś sposób, ale jak to rozwiązać? O co chodzi w łamigłówce? Mogę jeszcze więcej pisać, bo to muszę sick pisać, tak? O, rzeczywiście, okej. Lekki odważnik, wspaniale. Trzeba było napisać to, co wcześniej. Ta, biuro naczelnika zostało załatwione. W takim razie... Nie, muszę na sam dół się przedostać po raz kolejny. Jeszcze mi zostało... piwnice jeszcze mi zostały, to chyba ostatnia kwestia. Dobra, w takim razie jeszcze się wrócę. Już chyba nie ma żadnych nowości. Nie wiem, powiedzmy, że tak. Tam może być jeszcze jakiś przeciwnik nowy w sumie. Z nowym życiem. What? Naprawdę jest zablokowane, co jest? Bo wcześniej to było przejście na pierwsze piętro przecież. Jak ja mam niby wrócić inaczej? Tędy? Nie, mogę spróbować. Może jeszcze jakieś będą nowości. Raczej nie widzę. No i tak wolę być w miarę ostrożne. Dobra, przejdziemy. Nie wiem, chyba nie ma nic nowego. No tu już informacje czytaliśmy, to będzie powrót na sam dół. O. Jakie mamy bronie? O, do shotguna 7 strzałów. Jeszcze telepie jakiegoś wcześniejszego? Koleś, weź tam leż na dole. Dobra, i ostatnia łamigłówka. Mamy lekki odważnik. Jak to wykorzystać? O, wyszło. O wiele prościej niż sądziłem. Dobra, i w tym miejscu w sumie odpocznę. Niech będzie. No to w sumie powolnymi krokami zbliżamy się do zakończenia więzienia, mówiąc szczerze. Została mi jeszcze tylko jedna lokacja w postaci piwnic i tyle. A inne sektory zostały sprawdzone. Dobra, więc w sumie w tym miejscu zakończę odcinek. Polecam, zostaje ciajka, sala dzwonka po kolejne. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.